W tym arku Sasuke w końcu ruszy za Itachi, aby dokonać zemsty, której tak bardzo pragnął od wielu lat. Oceńmy zatem to, co po drodze się stało. W tym odcinku jedyne, co było kanoniczne, to to, że Sasuke walczył z tysiącem jakichś no-name'ów i nikogo z nich nie zabił. Poniekąd to pokazuje, że jakieś dobro w nim jeszcze drzemie. Odcinko oczywiście nie oceniam przez pryzmat jednej minuty. Nieźle tutaj Deidara pojawił się znikąd za Anbu i ich zmasakrował, bo przyszli po Isobu. Fajnie też później Tobi użył słów Deidary przeciwko niemu, że za dużo mówi, no to ten się wściekł. No i ta śmieszkowość Tobiego i Deidary jest nawet git, bo to ciągle trochę dzieciaki na tym etapie, nie mają żadnego zagrożenia wokół siebie, to te sceny są akceptowalne. Niestety te sceny to tylko 2 minuty odcinka, więc także go nie oceniam. Fajnie pokazali, jak Sasuke dogonił Itachiego z młodzieńczych lat, który był dobry w shuriken jutsu. Także ogólnie stał się on badassem, non stop cisnął Orochimaru jak jakiejś płotce, gdzie większość przed nim robi w gacie. Co ciekawe, Uchiha także pokazał niejako, że zabijanie nie jest dla niego, nie podoba mu się to, jak działa wężowaty itd. Sam Sasuke zabijał czasem, ale nie w jakiejś wielkiej skali, bo tak naprawdę miał mało ofiar na koncie. To tyle z dobrych rzeczy. Niestety cała reszta to ściek. Dostaliśmy mnóstwo flashbacków, głównie z pierwszego spotkania Orochimaru i Sasuke, nic nowego. Później także w środku odcinka trochę nawiązywali do poprzedniego arku filerowego, gdzie ten już się zakończył. Bardzo słaba sprawa. No i Oro z tej miłości do Sasuke chyba ma jakieś urojenia, twierdząc, że Sasuke może stać się lepszy od Itachiego. To znaczy, tak się stanie, ale do tej pory nic nie wskazywało na to, że tak może się stać. Itachi zawsze przewyższał Sasuke, przynajmniej za życia. Odcinek oceniłem na 4. Te flashbacki Orochimaru są dobre, pokazują trochę jego historię i to, że nawet ktoś taki jak on miał początkowo pozytywne uczucia i ciekawość go doprowadziła tam, gdzie jest. Wybrał po prostu inną, niehumanitarną drogę. Jednak już ma fiksację na punkcie tych Uchichów i ich przecenia, uważając, że nikt nie przewyższy technik tego klanu, co jest po prostu bujdą. Pierwszy raz także widzieliśmy na chwilę Paina od przodu, choć na tym etapie trochę nie wiadomo kto to. Pięknie także Itachi zmastermindował Orochimaru i odciął mu rękę, gdy ten chciał się obronić, choć już później bredzi, że żadna technika nie zadziała przeciwko Sharinganowi. Z kolei Sasuke świetnie opluł Kabuto przechodząc koło niego, nie zwracając na jakąś jego uwagi i w sumie finalnie ciekawe jest, że on pochłonął Orochimaru, a nie go zabił, dzięki czemu zyskał trochę mocy od wężowatego, chociażby takie jak lepsza regeneracja. Odcinek oceniłem na 9. W sumie fajne było to, że Sasuke pozbył się Orochimaru i od razu zaczął korzystać ze wszystkiego, co mu dało, włącznie z jego podwładnymi, których zaczął od razu rekrutować. Pierwszy z nich, Suigetsu, jest bardzo intrygujący. Podziękował Sasuke, ale powiedział, że nie zamierza słuchać jego rozkazów. Pokazał Sasuke, że ma jaja dosłownie i w przenośni, a jeszcze lepsze jest to, że Uchiha po prostu to zaakceptował i sobie poszedł. Świetna scena. Już nie mówiąc o tym, że Sasuke to wszystko zaplanował i już wcześniej powiadomił gościa, że za 2 dni Suigetsu go zaatakuje i ma zabrać jak największą ilość osób. Było to po to, by przetestować jego siłę, ale przy tym miał nikogo nie zabijać. Zresztą Suigetsu jest bardzo dobrą postacią, jednocześnie ma wywalone, zna swoją pozycję, ale przy tym bije od niego taką pozytywnością. Spoko też wyglądało to, jak No Name przeciął Suigetsu na pół, oczywiście było wiadomo, że to nie mogło pójść tak łatwo, ale efekt ładny. Z minusów to te flashbacki, raz, że były niepotrzebne zbytnio, dwa, że bolały w oczy te kropki, przynajmniej mnie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 9. Sasuke to się nie pierdzieli, mówi Karin by szła z nimi, a Suigetsu rozkazuje wypuścić wszystkich więźniów, wtedy ona nie będzie tam potrzebna, no bo nie ma więźniów, nie ma czego pilnować. Nie ma to jak proste rozwiązania. Zabawne było to, jak Karin zamknęła drzwi, by być sama z Sasuke i ją nóżki świerzbią. Przedtem czegoś takiego w sumie w Naruto nie widzieliśmy. No i Suigetsu i Karin ciągle się kłócą, ale ich osobowości są bardzo podobne i ja obydwie te postaci lubię. Minusów nie widziałem, a z niewiadomych to Sasuke mówi, że Karin ma specjalną moc, ale nie mówi jaką. Po pierwsze, to jedna z mocy to zdolności sensoryczne, które pokazała w tym odcinku, ale znacznie ciekawszą jest leczenie poprzez ugryzienie jej. Odcinkowi także dałem 9.
spoko jest to, że już od początku widać, że Jugo ma jakiś problem z kontrolą i ma zrytą psychę. Dostaliśmy także informację, że właśnie od niego wywodzi się przeklęta pieczęć, choć jak dla mnie te transformacje wyglądają po prostu brzydko, kiczowato, jak jakiś cyrk dinozaurów. Badasowo za to Sasuke pozbył się tego typa, prawie niezauważalnie szybkim ciosem. Suigetsu za to fajnie podsumował Konohę, twierdząc, że Sasuke jest za miękki, że nie zabija przeciwników, tylko ich uszkadza, co jest domeną Konohy. Super później Jugo wbił Sasuke w ścianę i psychodolicznie się śmiał. Oczywiście Uchiha się obronił, a później uzyskano świetny efekt, gdy schodził spokojnie z tej dziury w ścianie, którą zrobił Jugo. Pokazuje to takie opanowanie, spokój, a nawet siłę, a to przecież taka mała pierdoła. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 8. Bardzo spoko stylówka tych flashbacków od Jugo, no i też wielkie jajca ma Kimimaro, któremu wszyscy mówią, że Jugo zabija, a on idzie do niego jak gdyby nigdy nic. W sumie to mogło wywrzeć szok na Jugo, że Kimimaro się go nie boi, bo jest silny, co pozwala Rudemu zachować jakąś tam kontrolę. Później badosowo Uchiha złapał dwóch chłopów wężami i zapytał, czy nie chcą, żeby ich zabił, bo się nie słuchają. Z takich niewiadomych to Suigetsu dość trafnie opisał Jugo, że chłop ma jakieś rozdwojenie jaźni, no i tak poniekąd jest przez jego geny. Śmiesznie Karin się peszy, jak Suigetsu ją ciśnie, że chce być blisko Sasuke, a z minusów to trochę dziwaczne jest to, że Naruto jest turbo zaskoczony, że Sasuke nadal chce zabić Itachiego, no a niby czemu miałby przestać, bo raz się widzieli od czasu jego ucieczki. Naiwne jak cholera. Odcinek oceniłem na 7,5. Hisame sobie rzuca Roshim jak jakimś petem. Super też Karin non-stop się denerwuje na tego Suigetsu, no piękna relacja. Z kolei tempo działania Akatsuki jest całkiem imponujące. Niedawno pieczętowali Garę, później Niugito, a teraz już Isobu i Roshiego. Nieźle to idzie. Śmieszne też było to, jak okazało się, że Jugo jest za wielki i ta babcia powiedziała, żeby owinął się zasłoną, co zrobił. Fajnie tutaj też nam pokazali przygotowania trzech organizacji naraz. Hebi, Akatsuki i Konohy. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 7. Śmieszne są te dialogi pomiędzy psami a Shinobi Konohy. Pierwsze stwierdziły, że z Sakury ostra babka, na co się zdenerwowała, a drugie do Shino, że śmierdzi robakami, a on im na to, że oni psami. Śmiechłem. Kakashi miał bardzo dobry i ostrożny plan, spoko go przemyślał. Nieźle też Suigetsu wbił się do pokoju i unieruchomił dwójkę typów jednym mieczem. Nice. Z kolei bardzo fajny zabieg był, gdy Sakura i Karin się minęły, a żadna nie miała pojęcia, kim jest ta druga. Ciekawe też z perspektywy osoby, która wie, co się stanie, jest to, co mówi Kabuto, bo mówi takimi ogólnikami, a to już tutaj widać jego zmianę i to, że popadł w to szukanie siebie na dość patologicznym poziomie. Z niewiadomych nie wiemy na tym etapie, że to Kabuto to dopiero prolog, a gość będzie miał swój tryb mędrca. Minusów nie widziałem, odcinek oceniłem na 8,5. Świetne było to, jak Sasuke przeciął Tobiego na pół, po czym stwierdził, że jednego mniej, a tu Tobi wstaje sobie, jakby nic się nie stało. Zabawny jest w ogóle ten zamaskowany gość, non-stop sobie żartuje z Deidary, nic się nie stało, a ten go opłakuje i pajacuje. Gid Deidara robił gliniane marionetki raz za razem, by później wysadzić koło Sasuke, a także to, że Blondas co i Róż używa coraz mocniejszych technik, jednocześnie analizując, na co stać Sasuke, i obydwaj nawzajem się zaskakują. Kozackie. Uchiha także Giga Brain rzucił na elektryzowany miecz w miejsce, w którym była mina, by ją rozbroić, a potem móc stanąć na rękojeści i się od niej odbić, by trafić Deidara, który latał. Do tego jeszcze zwabił go tam shurikenami, bardzo szybko to zaplanował, badass jak cholera. Piękne było również to, jak we flashbacku Deidara się chwalił swoją gliną i tak dalej, a Itachi, Kisame i Sasori stali sobie niewzruszeni. No i gdyby nie ten flashback, nie zobaczylibyśmy boskości Itachiego, widzowie. A i jeszcze, jeśli ktoś je to smacznego, tutaj macie scenę, jak Deidara bełta. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 10. Pięknie Deidara rozwalił Sasuke, co wyglądało na niewypał, a po prostu na daleki dystans rozwaliło Uchihę na kawałki, co bardzo fajnie chwilę później wyjaśnił Tobi. Oczywiście jednak Sasuke miał na to kontrę i dzięki Sharinganowi widział czakrę, która unosiła się niczym dym z papierosa, i gdy już to wiedział, po prostu uciekł. A tu niespodzianka, bo Deidara to też przewidział, wiedział, że ten rzuci na niego genjutsu, no kozak.
Z minusów jednak znowu dostaliśmy ten sam flashback, który był odcinek temu i nic nowego nie wnosił, nie był tu potrzebny. Normalnie można by też uznać, że oczywiście, że Sasuke miał same kontry na Deidare, bo Sharingan oraz Natura Błyskawicy działały super efektywnie przeciwko Blendosowi, no ale Sasuke nie dostał żadnych nowych, nie wiadomo skąd zdolności, jak to zazwyczaj bywa, po prostu tak się złożyło. Pięknie także Deidara się zdenerwował, bo Sasuke patrzył na niego z góry tak jak Itachi i postanowił popełnić samobójstwo, aby przy tym zabić Sasuke, a więc stworzył przepiękną eksplozję. Z niewiadomych to Sasuke powiedział, że gdyby mina eksplodowała, to miał zapasowy plan, prawdopodobnie chodziło o przyzwanie Mandy. Odcinek także oceniłem na 10. Niestety znowu wprowadzają nas w błąd, bo Biały Zetsu z Czarnym pytają siebie nawzajem, gdzie Tobi i że pewnie nie żyje, bo był w polu rażenia, a przecież jako jedni z nielicznych wiedzą, kim on jest i jakie ma techniki. Zresztą Kisame też tu kłamał. Mimo że odcinek wcześniej Sasuke niejako powiedział o Mandzie jako planie B, to wszystko wskazuje na to, że to plot armor, jako że gość miał tak mało czakry, że ledwo stał na nogach, nie sądzę by to udawał, a jakimś cudem zdążył przyzwać węża i jeszcze go kontrolować poprzez genjutsu, no niewiarygodne. Nie zostało to wyjaśnione w jakiś sensowny sposób. Z plusów to pierwszy raz tu widzimy Konan, a także jest tutaj fajny easter egg, jako że ptak odleciał od Jugo, w nim chwilę później odezwał się morderczy instynkt, a gdy się opanował, to ptak z powrotem wrócił. Z niewiadomych nie wiemy, jakim cudem Tobi przeżył oraz dlaczego zmienił mu się głos. Rozkazuje Painowi i do tego mówi, że jest Madarą. Obito podebrał mu tożsamość, bo to część planu i niejako on jest prawdziwym przywódcą tej organizacji. Odcinek oceniłem na 7. Fajnie Karin wlazła z buta do pokoju, przygniatając Suigetsu. Później Jugo zapytał jej, skąd ma stare ubrania Sasuke, a ta znowu się zawstydziła. Typiara ma bzika na punkcie Uchichy, ale takiego, co mnie bardzo bawi. Nie wiem też, dlaczego Itachi się uśmiechnął, gdy Naruto mu powiedział, że uważa Sasuke za brata, a to dlatego, że Itachi mu zależy na Sasuke, a takiej odpowiedzi właśnie od Naruto oczekiwał. Do tego arku wliczam jakieś pół odcinka, bo reszta jest bardziej do następnego. Odcinek oceniłem na 6. Ark otrzymał ode mnie ocenę 8. Bardzo podobało mi się to, że w głównej walce tego arku, czyli Sasuke vs Deidara, nie było typowych zachowań, tak jak tego, że Deidara atakuje, przez co Sasuke nie może nic na to poradzić, a później magicznie wymyśla plan, by coś zrobić, tylko ciągle było tak, że tutaj Deidara zaskoczył Sasuke, by później Uchiha zaatakował członka Akatsuki, aż do momentu kulminacyjnego. Świetna walka, bardzo dynamiczna i przekminiona na wszelkie możliwe sposoby. Spoko też były odcinki, w których Sasuke zbierał ekipę, bo każdy z nich jest wyjątkowy na swój sposób i ciekawy. Gdy już się wszystko rozkręciło, na co długo nie było trzeba czekać, to praktycznie nie było tam jakichś wielkich minusów, a non-stop były dobre odcinki, co również często się nie zdarza, bo to nie był 5-odcinkowy ark. Z tego powodu ciężko wykazać jakieś szczególne minusy, bo nie czułem ani przeciągania, ani flashbacków, ani jakiejś sinusoidy jakościowej. Po prostu dobra historia. A jeśli ty jak Deidara chciałeś kiedyś wysadzić się od środka, to walnij suba. Nie wiem, co ma piernik do wiatraka, ale mój szef, czyli ja, sam kazał mi coś na koniec wymyślić. No cóż, taka robota.